Siema, tutaj z Partia Tixa. Dzisiaj gramy sobie czym wyjść z Silvera, albo jak, nie wiem jak to nazwać, ale ogólnie seria, która ma pokazać jak łatwo wyjść z Silvera i wziąłem Vayne na topa, bo jest bardzo mało grana, przez co jest bardzo silna na Silverze, na topie. Także zachęcam do zostawienia oceny pod tym filmem, jeżeli nie możecie wyjść z Silvera, a cokolwiek wam to da. A wydaje mi się, że da, jeżeli zaczniecie grać tą Vayne. Także czat się wita, Norbi, Wiko, Lucius, Michał, Dawid, Podolski, Errox, Lucius, Onys, Errox. Ja pierdzielę, panowie, macie niki jak Asterix, Obelix, Spartiatix, także troszeczkę trudne do czytania. Ale pozdrawiam czat. O kurde, konty. Pozdrawiam! Także, a za chwilę powiem. Konti dał na Golibrodę 10 zł, żona mi tu krzyczy, że dyskrymina kobiet, bo mówisz tylko panowie XD. Także kawarecik dla was, także panowie i żona Contiego, gramy sobie Vayne, panowie Paula i żona Contiego. Mam nadzieję, że stali widzowie rozumieją, o co chodzi. Oczywiście pozdrawiam. Znaczy panowie, to jest tak, nie wiem, łatwiej mi to mówić, żeby nie było. Oczywiście nikogo nie dyskryminuję. Pozdrawiam wszystkie panie, jeżeli jakieś przychodzą na live'y. Oczywiście, mam nadzieję, że kultury tu nie ma za bardzo, przynajmniej z mojej strony. W sensie, wydaje mi się, że nie ma, bo takich słownictwo i tp, wiecie o co chodzi, no ale co zrobić, tak? Także oczywiście pozdrawiam, mam nadzieję, że nikogo to nie boli, jak się odzywam, ale... W sumie, jak boli, no to co? No, nie trzeba oglądać. Czekajcie. Także jeżeli gracie, bo tak już się skupię, tak, no wiem, trochę poradnikowo będzie ten film, ale jeżeli już gracie Vayne na... Jeżeli już gracie tą Vayne na tym topie, to skupcie się na obijaniu typka. Bo o to tutaj chodzi. Trzeba napieprzać tego typa jak najwięcej. Tylko, że jak on sobie... O, jadę w niego. Widzicie? Trzeba wykorzystywać to. Są dwie rzeczy, które trzeba wykorzystywać w Vayne, jak gracie na topie. Po pierwsze, jesteście zasięgowym czempionem, więc napieprzacie typa jak się da. No bo jesteście zasięgowym czempionem. A po drugie... wykorzystujecie to, że top lanerzy nie wiedzą jak grać na Vayne zupełnie. Co jest oczywiście też pomocne. Czekajcie, on będzie chciał mnie za chwilę zabić. Kurde, nie mam wardę. Top lanerzy też nie wiedzą jak grać na taką Vayne, tak jak mówię, no bo skąd miałby się wziąć tutaj ta Vayne? Czekajcie, boję się, że tu master przyjdzie, także wezmę... Już nawet tego nie biorę. Dobra, cofamy sobie. Wezmę sobie oczywiście jedną maksową W. Znaczy, teraz nie jestem pewny, co się maksuje. Ale ja pójdę pod pierwszego fantoma, więc W. Oczywiście fantoma, bo to będzie lepsze na trybie. Także te dwie rzeczy trzeba wykorzystywać, jak gracie Vayne na topie i... Dzięki tym dwóm rzeczom prawdopodobnie wygracie topa. Wygrany top oczywiście nie świadczy o tym, że wygracie gierkę, ale... Jest duża szansa, że ją wygracie. Siema Sparta, można z tobą na PB pograć później? Można, można. Także co do tego donate'a, jeszcze pozdrawiam oczywiście twoją żonę Conti. Mam nadzieję, że... Znaczy wiem, że to był żart oczywiście, ale... Pozdrawiam. Bardzo dziękuję za donate'a. Clown dał na Golibrodę 8 zł, jesteś w brązowych myślach. Wiem. Oglądaliśmy na live. Bardzo dziękuję za tego donate'a. Kurde, mogłem jeszcze... A wklej. Dziękuję za donate'a oczywiście. Kabarecik dla ciebie. Oglądaliśmy na live te brązowe, także wiem o tym. Całkiem sporo tych obrażeń. Gościu, jeżeli gracie na taką Vayne, taka jeszcze rada, grajcie pod technikę 3 Dark Sealy. Powinno działać. Ej, nie... Aha, mam pinga. Troszeczkę mi skacze ping dzisiaj, więc się obawiam o niego.
na mumpinga trochę. No ale tak jak mówiłem, na smurfie mi to aż tak nie będzie przeszkadzało jak na mainie, także sobie gramy na smurfie dzisiaj. No tak jak mówię, no mam tego zesranego, no orange oczywiście się nie popisało jak zawsze. 21, więc już pracownicy chyba spać poszli, no niestety. Albo ktokolwiek, kto za to odpowiada. Także no taki, znaczy można traktować ten film jako poradnikowy, ale raczej to nie jest. Ja raczej głównym celem tych moich serii, bo ja nie jestem jakimś dobrym graczem, żeby nie było. Głównym celem moich serii, czym wyjść z brązu i z silvera, jest to, że pokazać, no że to nie jest, to nieważne jaką postać gracie i gdzie tą postać gracie, ale jak wy gracie w League of Legends, jak klikacie w tą grę, bo to jest ważniejsze. Także nawet jak będziecie mieli win ratio tam, nie wiem, na tym silverze 60 czy tam 55%, no to i tak w końcu wyjdziecie, więc to, że wiadomo, nie da się wygrać każdej gry, bo tutaj ludzie grają zbyt źle. Wiem, że wiem, że często zwalacie na team, że przegrywacie. Często to jest prawda, ale no jak macie win ratio i tak 55%, to w końcu wyjdziecie z tego silvera, więc don't worry, chat. Albo raczej ludzie, którzy to piszą. Mam tego pinga i to mnie tak tiltuje, że ciężko jest w ogóle nas hitować na 150 pingów. No, ale trudno, no. No jednak tyle farmy do tyłu jestem, że to szkoda gadać. Czekajcie, wbiję go w ściankę. Aha, nie wbiłem go w ścianę. Ma szóstkę już ten gość? Nie ma. Nie da się las hitować na tylu pinga, naprawdę. To jest bardzo trudne. Bez tym jak gówniana to jest gra ADC, więc ma szóstkę, więc muszę uważać. Adolf, bardzo dziękuję. Full Crit Jax? Mogłoby być ciekawe. Adolf dał na goli brodę 4 złote. Sparta dawaj Lexka Jaxem Full Crit na topa. Pamiętajcie, że Vayne też strasznie puszuje na tym topie i też trzeba na to uważać, więc po prostu stawiajcie wardy i patrzcie na apę. Kurde, czemu uderzyła tego? O kurde, jak mnie zbił. No to jest Trynda. Akurat Trynda jest dosyć mocny na topie na taką Vayne, więc bo ma sustain bardzo dobry. Ja pierdzielę. Nie pykło mi. Ja on go zabiję raczej. Dobra. Słabo to zagrałem bardzo, ale trudno. Stiltowałem troszeczkę przez tego pinga i się rozkojarzyłem. Skupmy się bardziej. Jaka muzyka z Donata? Dragon Ball. Bardzo dziękuję, Adolf. Kabarecik dla ciebie. Czekajcie. A, to był z Jaxem podkryta Donate. Bardzo dziękuję za niego. Nie wiem, czy Jaxa zagramy nexta, ale zobaczymy. Nie, ja nie mam, znaczy mam teraz pinga 30, ale są skoki pinga, nie mam non-stop pinga, żeby nie było, jakbym miał non-stop pinga, to bym nie mógł live'a robić. Nie mam non-stop pinga oczywiście, skacze mi ping, to jest problem, no, wiecie, dobra, aha, mamy, zapomniałem go, że, ja pierdzielę, on jest 4-0. On jest 4-0, on jest 5-0 brandem na dżungli. Panowie i panie, what the fuck, to jest granie. Na Vayne się kumaksuje? Nie opłaca się kumaksować na Vayne, jeżeli gracie pod pod atak speeda tą Vayne. Po co? W się bardziej opłaca wtedy, to mi się wydaje. Znaczy nie, po prostu się chyba bardziej na jakiegoś tanka opłaca W, ale zobaczyłem. Bo w sumie cooldown byłby też niższy i coś tam obrażenia dodatkowe. Kurde, umrze on. Ale niemożliwe. Nie. Nie. O kurde! Mogłem się dać zabić Turretowi. Jakbym dał się zabić Turretowi, po pierwsze, on by nie miał double buffa, a po drugie nawet by nie miał asysty. Ja jestem gównem. Spieprzyłem tą sprawę. Lifesteala sobie polecam, bo mi się przyda.
zanim polecimy tego. Na Wayne się zawsze buduje atak speedrun, macie rację, ale według mnie, no nie wiem, ja jestem może z jakiegoś starego sezonu, gdzie się wumaksowało. Nie wiem, jaka jest obecnie, jak się obecnie maksuje. Na Wayne się to zmienia, raz się maksuje Q raz W, więc panowie. Także wiecie, oczywiście na ten build w ogóle nie jest tankowaty, polecę sobie chyba, chociaż też mogą trochę uciekać, nie wiem czy ten Reinhardt King nie będzie tutaj dobry. Strasznie gówniano las hituje poza tym, muszę, o kurde on ma tego, czekajcie czemu mu to przerwać. Kurde ten ping, no jak jestem tylko obok niego tego mam, widzicie to? Widzicie to? Z nim miałem na dżungli, na mastera. Jak nic bol, w sensie DDoS. Ja pierdzielę, to moje last hity są tak złe. Aż mi się płakać chce. Kurde, dał mi slowa z redem. Nigdy niepotrzebnie gonię. Ale mam lifesteala, więc powinno być troszeczkę lepiej. Dobra, przegoniłem go trochę last hitami. Dobra, no, takie kombo muszę wklejać i to wyjdzie oczywiście. No ale wiecie, no, to jest jednak Trynda, więc ma sustain dobry bardzo. Trzeba o tym pamiętać, jak grać na Tryndę. Postać z takim sustainem. Jeszcze jest trochę broken. A tureczki nie uderzył. Muszę go non stop obijać, bo ma taki sustain pieprzony dziad. Ja się złoży chyba na Q teraz. Postawię Warda, bo strasznie puszuje, a Kata może tu wejść, albo Master. 8-1 brand na dżungli, ja pierdziele. Witam wszystkich w ogóle na live, niezły Yeti.pl, siemaneczko. Psajo, tam. Niezły Yeti dał na goli brodę trzeciego. Niezły Yeti. 00 ZL Elos Party Atlix, pamiętasz mnie XD, ale to było kombo zabawności, ale dymy XD. Estetyka leci. Bardzo dziękuję, pamiętam cię. No jesteś Xion, no to cię znam nawet. W sensie z Twitcha. Nie tak, żebym cię znał, nie? Ale oczywiście dziękuję za to. Za tego donate'a. Kurde, jak on se fur jest taki głupi. O kurde! Dobra. O, cykany, jak typical Trynda. W sensie, no... O tyle dobra jest Vayne na Tryndę, że naprawdę można przeczekać sobie spokojnie jego R-kę. Adolf, dziękuję. O kurde, bardzo dziękuję panowie za waszą hojność. Jesteście bardzo hojni dla mnie. Adolf dał na goli brodę 5 zł, a masz jeszcze te 5 zł. Wielkie dzięki za to. Doceniam. Także no tak trzeba grać na niego, tylko że mam pinga, więc to mi utrudnia i mnie rozprasza. Ale nie będę puszczał tego tureta, nie warto chyba, po prostu jak wygrywam tak mocno, to lepiej sobie darować to i po prostu farmić, bo farmę mam gównianą bardzo. Strasznie się skupiłem na obijaniu go, a że gówniano farmi ADC, to dziękuję za następnego. O kurde. Niezły Yeti dał na goli brodę trzeciego.
00 ZTU Sparta. Jutro będę miał więcej PST na koncie, to dam ci skromnego donate'a kappa albo bez kapi. Kur, nie ma co fleszować. Nie było co fleszować po prostu. Dziękuję za donate'a. Kawalecik dla ciebie, to niezły yeti.pl. Ważne, żebyś był na live'ie, to jest najważniejsze. Także bardzo dziękuję za tego donate'a oczywiście. Polsuję to. Chociaż Burtek jest to tyle dobry na Vayne, że można lepiej po prostu napieprzać. A tak speed na Vayne. Ale zwalasz na ten ping? Nie no, skacze mi ten ping po prostu i to mnie tiltuje, panowie. Ten ping skacze na jakieś 2 sekundy po prostu, więc no może nie, to nie być aż tak widoczne dla was, ale... Zagrajcie sobie na PBE. Z widzami grałem na PBE, którzy grali chyba pierwszy raz na PBE i mieli staty po 1.12 i mówili tylko o pingu, więc... No... nie mówcie, że ja zwalam na ping. Ale oczywiście to był urf, także tam jest łatwo zrobić 12 ledów. Teraz powinno być łatwiej z tym Fantomem. Fantom jest bardzo dobrym boostem na Vayne. A czy ogólnie statykiem poleciał pierwszego, ale ten Trynda, kurde. Ja pierdzielę, jeszcze moje last hit. Po tym meczu urf chyba jest wyłączone PBE, wiesz, więc jeszcze nie. Trynda poszedł... A, racja, bo mi wzięli Tureta, nawet nie zauważyłem. Dobra, wezmę tego Tureta. W sensie, co do topa... Mam więcej last hitów, ale to nie... No, powiem tak... czy przegrałem tego topa? Nie jestem pewny. Możliwe... Można tak powiedzieć, no bo straciłem jako pierwszy Tureta, ale... Wyszedłem... No, widzicie ten ping? Panowie, no. Masakra. Szyboje PBE odpalać, ile tam będę miał. Tego Mastera to bym wydupczył, na pewno. Znaczy, jeżeli bym miał pinga, to gówno zrobię. Zabiorę Reda, o ile jest, ale on był z Redem na topie, więc raczej nie ma. Elo, typie. A, także mówiłem. Powiem tak, ciężko było go nie zabić. Jak go bije. No kurde, już ping skacze. No panowie, Trynda dedosik. Lucy, wszystkie lucy przeczytam po gierce, sorry panowie. Wszystkie lucy przeczytam po gierce, każdy, którego nie przeczytałem. Skupiam się na tej gierce. Zawsze jak nagrywam na YouTube'a, to się bardziej skupiam troszeczkę. Więc, no. Oczywiście wszystkie lucy przeczytam po giereczce. Spuszuję to raczej. Sporo wchodzi. Nie ma co brać tych obrażeń na klat. Czy on go zabije? Co? To by tu nie stał, nie jest aż tak głupi. Dobra, leć go. O kurde! Ucieczka. Kościół, uważaj, bo skoczy do ciebie soraczka, rzuć w nią czymś. Dobra, spoko. Znaczy, Katarinka skoczy, dobra. Spoko wyszło bardzo. Nie chciałem marnować tego ghosta na tym... Na tej typiarce. Na tym Tryndamerze, co ja gram. Jakoś mi żal było na tego Tryndamera, bo jest tak gówniany, że no szkoda było. Chyba kryt byłby lepszy. Co ile można robić lutsa? Co chyba pół godziny, a lut się wyświetla co 3 minuty. Witam skin na live tak w ogóle, sporo osób się pojawiło. Gramy sobie na smurfie obecnie, a później będziemy sobie grali jakiegoś urfa. Na razie jest PBE wyłączone, poza tym chciałem sobie pograć też co innego. Za 10-20 minut będzie PBE włączone, no to sobie zagramy chyba jeszcze jedną gierkę tutaj. Chociaż nie wiem, bo chciałbym nagrać jeszcze tego Branda, nowego skina i no zobaczymy.
bo strasznie mi się podoba ten skinek. Błędy. Będą gry w norskim serwerze, dawaj też Nasusa, jak wczoraj. Nasus wleciał na tego, na YouTube'a, także dzisiaj nie będziemy już Nasusem grali. Ale dziękuję za ludzca. A ruski serwer będzie, ale za jakiś czas będę go znowu nagrywał. Troszeczkę nagrywałem ruskiego serwera, bardzo mi się tam fajnie nagrywa, bo można trochę ruskim ściekiem, ruską hołotą mordę wytrzeć, także. Zawsze te przyjemne uczucie. Kurde, widzicie tego pinga? No skaczą mi te jednostki, niby jest napisane 100 pinga. No ale, no patrzcie jak ludziki skaczą, no. No nie, nie uciekasz. Stać, policja. Gościu, proszę cię. O. A, dobra. Jeszcze mnie uleczyła. Oraz pierwszą stąd. Jak biegła ta soraka, żeby mnie uleczyć. Dobra, na szczęście akurat pinga nie miałem. Chcesz mnie uleczyć? Ale ja chcę cofnąć, wiesz? Bóg piszecie. No panowie, no na taki spamik. To ja czekam zawsze, a nie jakieś XD na czacie. Dobra, statika polecę. Znaczy... polec tego statika. No, będzie chyba spoko. Spoko, Podolski. Ogarnę sobie moda dzisiaj albo jutro na live'ie nowego. Lokoto, jesteś na live'ie tak w ogóle? Wyłącz tę nutę, ale to jest dobra nuta na YouTube'a. Mówię ci. Dobrze się z tym ogląda, widzowie piszą. Tomsin, jutro o której live? O 20, codziennie jest o 20 live'ik. Dziękuję Adolf za nas... O kurde, Adolf, to już przesadzasz. Ale bardzo dziękuję za ten. Wezmę tą farmę. Adolf dał na goli brodę 3 złote Sparta. O co chodzi z tym kabracik? Pozdrowienia z Berlina. Chyba z bunkra. Kabarecik dla ciebie. Takie powiedzenie po prostu. Ostatnio widziałem jak widzowie. Dziękuję niezły Yeti za następnego donata. Już go czytam. Niezły Yeti dał na goli brodę trzeciego. 00 ZTU Sparta. Gdzie jedziesz na wakacje? Na Summoner's Rift XD XD pozdro. Na Summoner's Rift to ja jestem w pracy. Ha ha! To pocisk! A do Gdańska. Adolf, a co? Czekaj, jak to było? A, kabarcik jest po prostu powiedzenie. Czy całe 500 zł poszło na brązowe XD? O, flash! Uuu, kurde, haneczka! No, to ładnie wyszło. Panowie, proszę jakiś ładny spamik na czacie. Za taką akcję, panowie! O, kurde. Nie no, panowie, no to chyba Bożek Wayne jest. O kurde. Bożek Wayne, no panowie. Bóg XD. No i piękny. Taki spamik to ja rozumiem. Ale gówno? Kurde. Pomyliłeś z obiadem. Żart oczywiście.
Powiem, ja rozumiem tak. Ty mówisz żart, ja mówię żart i tyle. Także nie obrażajcie się, jeżeli powiem jakąś głupotę, bo w sumie wy też mówicie głupotę, więc... Chyba, że to serio gówno było, no to już wtedy jest inna sprawa. Prowadzący, zamienisz się na konta, dam ci EUW, a ty dasz na EUNE. Nie, 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 panie prowadzący. A po co mi konto w brązie? Wiem, że na hita zabiję. Czemu nie gram na swoich rangach? Bo mam pinga dzisiaj i uznałem, że nie chcę, no nie chcę mi się z pingiem grać. A przy okazji nagram wam filmik na YouTube'a, jak wyjść z Silvera. O kurde, sporo. Ale mam pinga, Boże. Nic nie widzę na tym ekranie. Mam nadzieję, że wam się to dobrze oglądało, no ale ten ping jest troszeczkę denerwujący niestety. Nie wiem czemu on jest, no ale co zrobisz. No ale gierka i tak podeszła, więc no, także Vayne na topie. Po prostu zachęcam. O kurde, grab mi hard. Jeszcze sobie poczekam. Gratne Harder dał na goli brodę 15. 00 ZT8 Kaspar Tope. Oglądałem na Susa i ten one shot jest zajebisty. Kawarecik dla ciebie, bardzo dziękuję Gratne Harder. Dobra, także co do tego filmiku, zostawcie ocenę, zostawcie suba i zapraszam na live'y. Kabarecik dla was wszystkich.